Drodzy Państwo, spotykamy się w jednym z niewielu obiektów zabytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego miasta Grybowa. Jego początki sięgają aż roku 1906. Wtedy to z inicjatywy samorządu miasta Grybów, członków rodziny Motykiewiczów oraz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Oddział w Grybowie powstaje myśl budowy tego obiektu. Od samego początku głównym założeniem budowy tego obiektu jest działalność kulturalna, która przyświeca mu do dnia dzisiejszego. Od pierwszych dni w obiekcie tym toczy się bogate życie kulturalne. Działa tutaj m.in. miejska biblioteka, a także i kasyno. A w 1928 roku obiekt ten zostaje przystosowany do kinematografii. W 1946 roku powstaje Teatr Społeczny, którego inicjatorem jest pan Jerzy Gostwicki, późniejszy przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej i wieloletni gospodarz tego miasta. W latach 60. z inicjatywy ówczesnego dyrektora kina, pana Włodzimierza Olszewskiego, powstaje kolejna myśl rozbudowy tego obiektu o hol, w którym się obecnie znajdujemy. A wraz z nią powstaje piękna ceramiczna mozaika autorstwa pana Witolda Skulicza, światowej sławy artysty, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Drodzy Państwo, w skrócie przedstawiona została Państwu historia tego wyjątkowego jakże miejsca. Historia, która wraz z tradycją były inspiracją do kolejnych działań, które zostały podjęte w roku 2016. Wtedy to bowiem powstała myśl poprawy stanu technicznego tego obiektu oraz jego gruntownej modernizacji. Drodzy Państwo, dzisiaj po 3 latach intensywnych prac remontowo-budowlanych pragnę przekazać mieszkańcom miasta Grybowa nowoczesne centrum kulturalne. Centrum, w którym zachowane zostały wszelkie wartości historyczne, a także i zachowana została jego tradycja. Dodatkowo na kopule dachowej w ramach obecnych prac remontowo-budowlanych zainstalowana została iglica, na której została umieszczona data zakończenia budowy tego obiektu. W ramach obecnych prac remontowo-budowlanych obiekt ten przystosowany został przede wszystkim do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie tym powstały pracownie rękodzieła, bogate zaplecze artystyczne, szatnie dla wszystkich uczestników wydarzeń kulturalnych, bogate zaplecze sanitarne oraz obiekt ten wyposażony został w sprzęt muzyczny dla młodych artystów. W obiekcie tym powstała także piękna i wspaniała sala widowiskowo-kinowa, na której obecnie się znajdujemy. A w niej zainstalowany został wysokiej klasy sprzęt audiowizualny i profesjonalne oświetlenie sceniczne. Drodzy Państwo, przekazując w dniu dzisiejszym Państwu te wszystkie informacje, pragnę życzyć, aby obiekt ten, tak jak dotychczas, służył przez kolejne lata kolejnym pokoleniom mieszkańców miasta Grybowa i jego okolic. Drodzy Państwo, na zakończenie pragnę zaprosić Państwa na pokaz możliwości technicznych naszego obiektu. Zapraszam Państwa na film pokazowy systemu Dolby Atmos.